Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze, ratyfikacja umowy jest jednym z elementów całości spraw dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ale także i zwiększenia współdziałania Polski w ramach NATO. To jest kolejny krok po wcześniej przyjętych rozwiązaniach związanych z lokalizacją Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. Ten kolejny krok to możliwość stworzenia bardzo poważnego wsparcia dla wsparcia dowodzenia poprzez użycie najnowszych rozwiązań związanych z systemami łączności. To jest także, i to warto wspomnieć i podkreślić, praktyczny element realizacji tego, co zostało ustalone w ramach szczytu w Newport. To jest praktyczna realizacja możliwości umiejscowienia wreszcie na terenie naszego kraju, tym razem nie w Bydgoszczy, a w Szczecinie, tego, co nazywamy szpicą i dowództwa tej szpicy. Wydaje się, że ze wszech miar powinniśmy poprzeć nie tylko przyjęcie tego projektu ustawy, ale także zastanowić się nad tym, czy możemy zabiegać o to, aby inne jednostki, które mają charakter wsparcia polskiego systemu bezpieczeństwa, mogą być w Polsce lokalizowane. Takie, które być może nie wiążą się z prowadzeniem tutaj twardych dywizji, ale takie, które dają możliwość właśnie kompatybilności różnego rodzaju sił i współdziałania w zakresie dowodzenia. W tej umowie, którą będziemy ratyfikować, są zawarte, to warto podkreślić, takie nadzwyczajne w stosunku do prawa polskiego rozwiązania, ale normalnie obowiązujące w zakresie stacjonowania wojsk NATO rozwiązania dotyczące zwolnień podatkowych, zwolnień celnych i rozwiązań, które wiążą się z określeniem pewnego immunitetu, także wyłączenia spod jurysdykcji prawnej żołnierzy tej jednostki. To wyłączenie może wydawałoby się budzić kontrowersje, ale jest pewną normą obowiązującą w NATO. Jeśli wojska natowskie stacjonują na terenie określonego kraju, kraj ten zobowiązuje się do stworzenia pewnych uprawnień i wsparcia dla jednostki i bezpośrednio żołnierzy. To, że jest lokalizowana ta jednostka w Bydgoszczy, ma swoje też głębokie uzasadnienie, bo to jest związane z tą poprzednią lokalizacją Centrum Szkolenia Sił Połączonych, ale także w wymiarze logistycznym jest to dobre rozwiązanie dla stworzenia określonej bazy życiowej, potencjału życiowego żołnierzy, którzy będą w Polsce stacjonować. Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera ratyfikację tej umowy.